przestrzeni apteki pod Orłem kończą się prace budowlane. W poniedziałek 11 lutego zaczynamy część aranżacyjną. Panowie w ostatnich dniach kończyli malowanie ścian, podwieszane były sufity. Dzisiaj już zaczyna się sprzątanie. Przez weekend panowie pracowali, żeby przywieźć dzisiaj meble. To są głównie wyposażenie apteki, więc nasze meble ekspozycyjne i tam będziemy w nie chować zdjęcia, dokumenty oraz inne rzeczy, eksponaty, które potem zwiedzający będą mogli oglądać. Jest ciemno, bo w oknach już mamy monitory, na których będą wyświetlane filmy opowiadające historię miejsca, historię apteki. Nie będzie dużo multimediów, to nie będzie tak jak w fabryce, mamy tylko dwie prezentacje takie dotykowe. A poza tym sporo filmów, trochę wywiadów ze świadkami historii, dużo materiałów takich pisanych, czy zdjęć, dokumentów, bo to się głównie zachowało. Mam nadzieję, że 1,5–2 tygodnie przed otwarciem wystawy już zakończymy pracę i ostatnie 2 tygodnie będziemy mieli na sprawy kosmetyczne.